Ale tutaj na szczęście się udało za pierwszym razem. Głupi troll, kurde, przez ciebie straciłem zetkę. Jesteś z siebie zadowolony? O, jeszcze drugi. Chodź tutaj, klepiemy się, gościu. No. Spróbuj mnie tylko jeszcze raz zaatakować. O, kolejny, patrzcie, kurde, więcej ich matka w domu nie miała. Miała, ale nie chciała. Taka jest prawda. Dobra, co tu mamy dalej? Okej, odblokowały nam się drzwi, super. Continue point. Uruchomiliśmy dźwignię. I teraz tak. Możemy spaść do jednej lewej lub prawej strony. My se spadniemy tutaj na razie, zobaczymy, o co chodzi. Okej, tutaj potrzebujemy 10 kół zębatych. Na razie nie mamy tylu. Mamy dokładnie ich 6, czyli brakuje nam 4, więc na razie sobie... No, obejdziemy się smakiem, mimo że tutaj mamy Wingsa do uratowania. Ale tutaj mamy pozostałe koła zębate, więc myślę, że elegancko będzie i sobie zrobimy elegancko poziom na 100%. Oczywiście, co mam na myśli, mówiąc 100%? Uratowanie wszystkich Wingsów oraz zebranie tam jakiejś ilości tych kół zębatych. O, nie trafiłem. No to często się zdarza, jeżeli chodzi o tę grę. Teraz spadamy tutaj na prawo. I okej. Okej, jesteśmy teraz u góry, wszystko fajnie. I na to wygląda, że chyba stąd możemy iść już. Chociaż nie mam pewności, czy czasem nic się nam jeszcze nie odblokowało tutaj, ale nie widzę, żeby się nam coś odblokowało. Mamy tutaj oczywiście continue point, z którego sobie jak najbardziej skorzystamy. I idziemy wtedy do przodu. Czyli między innymi się cofamy teraz. Bo te 10 kół zębatych spowoduje, że będziemy mogli chyba odblokować sobie następną sekcję. Następną section. Okej. Ja pierdzielę, jak ta muzyka jest creepy. Ja pierdzielę, kurde, boję się, sram w majty normalnie. Przy takiej kolorowej gierce na playaka jedynkę. Teraz zjeżdżamy w dół. Idziemy teraz tak, 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 oj. A, i musimy uważać też, bo jak spadamy, to te zetki też będziemy trafić, tak więc... trafić, tracić. To chciałem powiedzieć. Dobra, idziemy teraz do góry. Jak najbardziej tak. Tu już mamy pokój cały zwiedzony. Już nie ma tutaj jakby cokolwiek robić. I teraz tutaj mamy 10. Dokładnie tak. Okej, muzyka się wyłączyła. Mamy teraz przejście. A, i dalsza sekcja jest. Tu nic nie mamy, więc... A nie, mamy, pajęczynę mamy, tak więc uwaga. Dla osób, które się boją pająków i pajęczyn. Oj, mamy zombiaki jeszcze, kurde, czyli jednak zombiaki tutaj się pojawiają. Myślałem, że oni tylko są, wiecie, jako... Nie wiem, wspominka czy cokolwiek. Tutaj potrzebujemy 20 kół zębatych, a niestety na razie mamy 10, więc trochę odpada to. Więc dobra, spróbujmy przesunąć... Czym tu możemy przesuwać? A, dobra, tak możemy przesuwać. Trzeba po prostu, wiecie, podejść do tego i to się będzie przesuwać. Okej, stąd doskoczę? Doskoczę jak najbardziej. Uwaga. Tu mamy księżyc, zetka, 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 księżyc. Pajęczyna, uwaga, boimy się pajęczyny, oczywiście, że tak. I teraz tutaj, bo to jest jedyna nasza droga. Do tego pomieszczenia. O, roślinki z Resident Evil. Widzicie, jak się, kurde, mszczą? Zasrane rośliny. A kurde, Leon i pozostali musieli się leczyć za pomocą tych roślin. A one się teraz mszczą na nas, kurde. Zasrane rośliny. Wstydu nie macie. Dobra, trzeba tutaj pozbierać co mamy, czyli koła zębate.
16. 18. I 20. Elegancko. Tam mieliśmy pianino w sumie, jak widzieliście. O, to jest kolejna sekcja, z którą się męczyłem. Nie lubiłem jej. Nie lubiłem jej między innymi przez to, że ta podłoga się bardzo często zapada. Ale teraz na szczęście się nie będzie zapadała. Dokładnie tak. Teraz sobie stoi normalnie, elegancko, więc nie mamy na co narzekać. Okej. Pozbierajmy najpierw te. Nie! Nie. Dobrze, uratowałem się. Za dzieciaka nie miałem takiego farta i za każdym razem spadałem, tak więc tutaj mam niesamowitego farta, że udało mi się to utrzymać. O, jesteśmy wróżką teraz. Gdybyśmy grali chłopakiem, a raczej braciszkiem, to mielibyśmy ten, strój pajacyka, takiego bardzo przypominającego pandemonium. Czyli innymi słowy Fargusa z Pandemonium, bo on naprawdę mega Fargusa przypominał w pewnym stopniu. No i co, tutaj mamy 30 już kół zębatych zebranych, więc możemy tutaj teraz iść do tej części poziomu, jako wróżka. No i no to szybko skończymy ten poziom, to będzie kurde pierwszy poziom, który w miarę szybko ukończymy, jakby nie patrzeć. O! Ale kurde, ten wyższy skok mi się bardzo podoba. Okej. Teraz trzeba idealnie stanąć, żeby pozbierać te wszystkie koła zębate, bo trochę ich tutaj jest. Okej, 38, mamy wszystkie, elegancko. Kurde, teraz tam trzeba będzie doskoczyć. W ogóle to mnie zastanawia, że te dzieciaki, kurde, zamiast ubrać jakiś kapci, to na bosaka popierdzielają po tym domu, a to przecież mogą się łatwo skaleczyć, nie? Nie zapominajcie, kurde, dzieciaki, że tutaj mogą być jakieś, nie wiem, szkło może być, cokolwiek i macie po stopie, nie? Znaczy po stopie, no, a nie amputacja, żeby nie było, tylko po prostu chodzi o to, że no skaleczone będziecie, no, kurde, co ja tu mogę więcej powiedzieć? W ogóle zanim chciałem nagrać tego 40 Weeks, to chciałem na początku nagrywać tego Team Buddies, ale stwierdziłem, że Team Buddies są... Dane, ty. Traf tam. O, trafiłaś w końcu. Chciałem właśnie, mówię, Team Buddies sobie nagrać ewentualnie kolejną sesję z Jacka Trójki, chociaż doszedłem do wniosku, że Jacka Trójki zrobiłem po tą sesji, że tam wyszło mi 3,5 godziny, więc na razie starczy, póki nie zacząłem montować, więc skupmy się na razie na seriach, które zacząłem i muszę do końca zmontować, czyli przykładowo, no nie wiem, Spider-Man Enter Electro, Spider the Dragon Prototype i chociażby, co ja tam jeszcze skończyłem? Spyro trójkę muszę do końca zmontować, tak więc nie mam co jeszcze robić, więc nie dokładajmy sobie roboty niepotrzebnie. Ale kurde, ten obrazek tutaj, o, ten tutaj na wprost zawsze mi się kojarzył z jakimś takim easter eggiem, że coś za tym obrazem będzie, ale się niestety okazuje, że nic nie będzie, więc no słabo trochę. Zbierz 40, oczywiście, że tak. I idziemy dalej. Zobaczymy, co tutaj będzie na nas czekać. Continue point, oczywiście, że tak. Oj, trolle mamy. Siema trolle. Elo, elo, 320. Te poziomy, kurde, w tej gierce są naprawdę długie, powiem wam szczerze. Ale nie ma co narzekać. Mogło być gorzej. Dobra, teraz musimy poczekać. I biegniemy. Tam u góry jest jakaś sekcja, ale my się nią na razie nie interesujemy, dlatego, że jeszcze nie mamy możliwości się tam dostania, okej? O, Abraham Lincoln, który się ten do góry poleciał sobie. Ciekawostka, fajna. Nie powiem, że nie. Dobra, półka na książki się nam tutaj otworzyła.
Więc lecimy dalej. Mamy zegar, ale zegarem tutaj się na razie nie interesujemy. Powiem wam szczerze, że ta gra, mówię, momentami przypomina mi strasznie Gexa dwójkę. Enter the Gecko. Myślę, że są ku temu pewne przesłanki, dlatego że no w Gexie dwójce też mieliśmy poziom taki horrorowy. A jako, że mamy tutaj świat taki horrorowy, więc tutaj będą właśnie czekały nas takie poziomy. Tak więc nie ma co się, że tak powiem, bać. O, Dream Key. Mamy wszystkie Dream Key'e. Patrzcie w ogóle na to, nie? Kurde, nie doskoczyłem. Abym chciał tam doskoczyć. Dobra, spróbujmy jeszcze raz. Patrzcie w ogóle na to. Zobaczcie na ten obraz. Widzicie to? Patrzcie, normalnie jest koleś i jest wilkołak. Koleś i wilkołak. Ja pierdzielę. No kurde. Jak oni chcą nas tutaj wystraszyć, to jest naprawdę masakra. Ja bym chciał sobie pozwiedzać, kurde, ten poziom. Ten świat. Nie chcę być tak straszony. Proszę, gro, ogarnij się z tym. Dobra, co tutaj mamy? Mamy tutaj drzwi. Mamy zetki tutaj, oczywiście, że tak. Mamy oczywiście tu. Okej. I teraz... O! Elegancko. Elegancko, wszystko mamy zabrane? Aż zobaczę. O, i mamy tutaj Frankensteina. Ale na to wygląda, że mamy wszystko zebrane. Mamy 4 Dream Key'e, mamy 40 kół zębatych, mamy 2 te Wingsy, więc myślę, że to już jest takie pełne 100%. Aha, i ta gra, jak widzicie, ma również system żyć. Tak więc nie mamy tutaj czegoś takiego, że stracimy, powiedzmy zginiemy i mamy, powiedzmy, retry czy coś, tylko po prostu stracimy normalnie życie. Zaczynamy z 3, a kończymy, powiedzmy, nie wiem, z 99. Ale wątpię, że ja tyle żyć zdobędę. Jestem za słaby w tę grę, żeby tyle żyć zdobyć. Taka jest prawda. Okej, jesteśmy z powrotem. Teraz musimy stanąć na tym, żeby te Dream Key'e się tutaj nam zaliczyły. Jak najbardziej tak. Mamy 4, więc potrzebujemy jeszcze tak. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jeszcze 8 potrzebujemy i będziemy mieli następny świat, moi drodzy. Dobra, zapiszmy sobie gierkę. Czemu by nie? Mamy 2 na 40 Wingsów uratowanych, tak więc jeszcze tylko 38, moi drodzy. Moi drodzy, wspaniali widzowie, jeszcze tylko 38. Ten poziom mamy już zaliczony, więc możemy sobie stąd iść. A teraz zróbmy sobie poziom bonusowy, którego chcę wam pokazać. Tylko najpierw musimy znaleźć tą postać. Jeszcze nie tu. Jest, jest i ta postać. Hono tu. Dobra, więc mamy bonusowy poziom. Będziemy teraz mieli wyścig z wiedźmą, który warto by było przejść. Nie żeby coś. Bo naprawdę, nagroda jest ciekawa. Ruszamy z koksem. Dorwiemy cię zaraz, kurde, sukwo jedna. Co ty sobie wyobrażasz? Możemy oczywiście tutaj zetki zbierać i księżyce, ale jest to moim zdaniem troszeczkę strata czasu. Szczególnie, że nie mamy tutaj żadnych kół zębatych ani nic do uratowania, więc teoretycznie możemy sobie tylko i wyłącznie teraz podziwiać te piękne widoki, jakie nam ten poziom oczywiście serwuje. Wy teraz słuchajcie się w soundtrack, a ja się skupię, bo pamiętam, że za dzieciaka nie lubiłem tego wyścigu robić, dlatego że był on dosyć trudnawy, tak więc... Widzimy się za chwilkę, raczej będziecie widzieli mnie skupionego, słuchając sobie przy okazji nutki, która tutaj leci, bo jest oczywiście jak najbardziej bombowa.
Elo Benz. Elo Benz, czarownico. Czarodziejko. Yes! Oh yeah! Minuta 18,01 sekundy. I gitara, udało się. I oczywiście nic za to nie dostaliśmy, tylko po prostu czystą satysfakcję, że żeśmy pokonali wiedźmy, tak więc fuck you gra, dziękuję za coś takiego, bo wolałbym dostać już nawet, nie wiem, dodatkowe życie lub cokolwiek, ale gierka woli inaczej z nami pogrywać, dlatego mamy inną teraz narrację. Okej, okay, no to wyścig wam pokazałem, pokazałem wam pierwszy poziom, więc teraz przed czas na zmienienie się z drugim poziomem. Bo potem zostaje nam jeszcze jeden poziom i konfrontacja z naszym pierwszym bossem, który tutaj będzie na nas czekał. Dokładnie tak. Witchway Woods, nasz drugi poziom. Oh yeah, ale idzie fajnie to komentowanie, powiem wam szczerze. Kurde, za oknem jest piękna pogoda, ale dzisiaj chyba nie chcę mi się iść na rower, bo wczoraj, kurde, byłem przywieźć drugi rower mojej siostry, więc... Więc chyba dam sobie dzisiaj na wstrzymanie, jeżeli chodzi o to.